A ja tak myślę, jaki ten drugi kadr zrobimy. Bo w sumie to jest zadłużenie. Ejej! To jest drugi sezon domówki. Cześć, mam na imię Anita. A ja jestem Szymon. Witamy Was w drugim sezonie Oazowej Domówki. Bardzo się za Wami stęskniliśmy. Mamy nadzieję, że razem z nami wrócicie do naszej niedzielnej tradycji. Dzisiaj zaczynamy od bardzo pasjonującego tematu. Jeżeli kochacie tworzyć lub chcecie zacząć tworzyć cokolwiek, koniecznie musicie wysłuchać, co ma do powiedzenia Dagmara. Cześć, mam na imię Dagmara, a dzisiaj opowiem Wam o swojej pasji. Moją pasją jest tworzenie rzeczy. Może wydawać się to takie trochę dziwne i strasznie ogólne, ale w rzeczywistości moja pasja jest bardzo, bardzo obszerna, bo lubię robić rzeczy zarówno z papieru, jak i z różnych dziwnych materiałów. Ostatnio były święta, więc robiłam ozdoby choinkowe ze sznurków, coś w rodzaju takich małych makram. Tak. Tyle, że wszystko to, wszystkie te moje zainteresowania, to tworzenie rzeczy właśnie, nie jest niczym ograniczone, ale główne zajęcie, główna taka pasja, od której wszystko się zaczęło i którą tak naprawdę kontynuuję cały czas, to modelina, a dokładniej lepienie figurek z modeliny, lepienie bardzo małych, drobnych figurek z modeliny. To sprawia mi przyjemność, jest, wydaje mi się, super pomysłem na w ogóle spędzenie czasu, którego nie chcemy przeznaczyć tylko na wykonywanie jednej czynności. Mam tutaj na myśli na przykład oglądanie filmów. Na moich studiach miałam przez bardzo długi czas oglądać jakieś filmy, żeby później pisać ich recenzje i no chyba nie zdarzyło mi się nigdy, żebym obejrzała taki film po prostu statycznie siedząc i oglądając. Wiem, że niektórzy tak lubią i oczywiście to jest jak najbardziej słuszne, ale ja zawsze muszę coś robić, dlatego też brałam ze sobą modelinę przed ekran i coś lepiłam, coś tworzyłam. Może opowiem Wam na początku, jak to się u mnie zaczęło. Zaczęło się chyba jeszcze w przedszkolu. No, jakaś pani przedszkolanka musiała nam pokazać modelinę. Musiała powiedzieć, jak to wygląda, na czym to polega. Od razu bardzo mi się to spodobało. Moja mama później kupiła mi właśnie jeszcze plastelinę. Chodziło wtedy o plastelinę. Ja tworzyłam jakieś malutkie kurczaczki, ptaszki, jakieś jajeczka, z tych jajeczek wykluwające się jeszcze małe ptaszki. No i właśnie, tak już zostało. Nigdy nie lubiłam na zajęciach plastyki, jak trzeba było coś rysować, bo mi rysowanie raczej nie wychodzi. Raczej nie lubię tych takich form 2D, dlatego bardzo starałam się, no właśnie chciałam tworzyć coś innego, coś więcej, coś, co będzie wychodzić poza tą kartkę. Chciałabym Wam trochę poopowiadać o tym właśnie, pokazać, jak to wygląda, więc będziecie mieć co jakiś czas przebitki tego, w jaki sposób odbywa się to moje lepienie z modeliny. Mam tutaj takie coś, taką koszulkę jakby na dokumenty, taką przekładkę na dokumenty. Chodzi o to, żeby po pierwsze zakryć blat, żeby się nie niszczył, nie brudził i też żeby modelina nie przywierała za bardzo do tej powierzchni, więc fajnie jest podłożyć sobie coś takiego śliskiego pod swoje miejsce pracy. Mam taki nożyk. On nie był przeznaczony typowo do figurek z modeliny, ale u mnie sprawdza się idealnie. I mam oczywiście niezastąpione w świecie wykałaczki. Zawsze wykałaczkę mam ze sobą w tych swoich przyrządach, w swoim zestawie modeliny. Zawsze musi być wykałaczka.
Bardzo mi się podoba takie zdanie. Pasja jest uzewnętrznieniem siebie, tego, że my to, co mamy w sobie, przekazujemy właśnie tym rzeczom, tym dziełom. Nie mamy jej po to, żeby chować ją do szuflady, żeby gdzieś tam trzymać ją pod kocem czy pod poduszką u siebie w domu. Nasza pasja nie kończy się tylko gdzieś tam w szufladzie, ale zwiedza świat. Bo to, że ja mogę podarować, ofiarować komuś taką moją figurkę, coś, co sama stworzyłam, no na pewno tej osobie funduje uśmiech na twarzy. A i też ona nie zapomina później gdzieś tam o mnie, tego, że ja jednak zrobiłam coś dla tej właśnie osoby. Takie lepienie figurek trwa u mnie jakieś pół godziny. I tak oto powstał krab Sebastian z małej syrenki. Mam nadzieję, że się Wam podoba, że to, co Wam powiedziałam, może jakoś nakieruje Was na to, żeby samemu swoją pasję rozwijać i dzielić się nią z innymi. Nakarmiliśmy już nasze artystyczne dusze, za co bardzo dziękujemy Dagmarze, ale teraz przyszedł czas na brzuszki. Jak dobrze wiadomo, nie można chować swoich talentów. Dlatego rodzina chowańców pokaże nam, co przygotowała na obiad. Po kilku istnie fantastycznych deserkach i jednej prawdziwie zjawiskowej kolacji, dobrze by było zjeść wreszcie jakiś obiad. W dniu, w którym IMGW ostrzega przed dwucyfrowym mrozem i radzi raczej pozostać w domu, Oazowa Kuchnia bez względu na wszystko udaje się w odwiedziny do pewnej oazowej rodzinki. Nasza dzisiejsza mistrzyni kuchni, choć znana przede wszystkim z pierwszoligowych wytworów plastycznych, z nie mniejszym kunsztem i wprawą oddaje się także sztuce kulinarnej. Chodźmy więc przyglądnąć się, jak wygląda rodzinna oazowa kuchnia i zobaczyć, jak zmysł artystyczny pomaga w codziennych kuchennych wyzwaniach. Hej, hej! Dzień dobry, zapraszamy! O, witajcie kochani! Moim dzisiejszym gościem jest... Justyna Chowaniec. Znana także z tego, że jest siostrą księdza Jacka Bernacika. Justyna, co dzisiaj będziesz gotowała? Dzisiaj przygotuję dla szanownego Krzysztofa łososia w maśle ziołowym z sałatką. To Justyna, jak to przygotowanie będzie wyglądało? Jest to bardzo proste danie i szybko można je przygotować, dlatego polecam, jeśli macie na przykład zrobić kolację dla dziewczyny albo szybki obiad. Tutaj mamy łososia. Może być też pstrąg. Pstrąg zawsze lubi czyste wody, więc jest też tańszy. Warto też można użyć pstrąga. Tą rybę skrapiamy cytryną, polewamy oliwą, solimy, pieprzymy, a później pieczemy 20 minut w piekarniku. W międzyczasie robimy masło ziołowe. Mamy tutaj masło ziołowe w domowej temperaturze. Do niego dodamy czosnek, bazylię, miętę i solimy, pieprzymy. I to wyląduje? To wyląduje w zamrażarce na kilka minut. Na koniec do ryby, jak już będzie piekła się w piekarniku, przygotuję sałatkę. Składa się ona z sałaty, tutaj rzymskiej, z seru feta, w tym wypadku wegańskiego, i z awokado.
łosoś i sałatka już gotowa, nałożona na talerz, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać się do degustacji. Smak iście ziemski, dokładnie tak jak spodziewałem. Kochani, cudowny. Elegancki. Kochani, jaka przyszłość może czekać Oladowicza, kiedy założy rodzinę? Może tak jak my, wstąpić do domowego kościoła. Na czym zatem polega bycie w domowym kościele? Jesteśmy w domowym kościele 4/4 rok i teraz dla nas bycie w domowym kościele to wiadomo, comiesięczne spotkania kręgu z innymi małżeństwami z kręgu i z księdzem, ale to przede wszystkim praca u podstaw, praca z obowiązaniami, wypełnianie na co dzień zobowiązań, czyli namiot spotkania, modlitwa małżeńska, dialog. No, to co jest podstawą w całym ruchu Światło Życia. Za co najbardziej cenicie domowy kościół? Ja najbardziej cenię domowy kościół za różnorodność ludzi i wiele inspiracji, które można od nich zdobyć. Nie tylko w dziedzinie wychowania, kuchni czy życia, ale także wiary. Kto zatem może dołączyć do domowego kościoła? Do domowego kościoła może dołączyć każde sakramentalne małżeństwo. Z kilku takich małżeństw tworzy się krąg, którym opiekuje się kapłan. Dlatego zachęcamy, jak kiedyś założycie rodziny, do kontynuowania, formowania się w ramach ruchu Światło Życie w domowym kościele. I pozdrawiamy. Czas pandemii i zdalnego nauczania dla każdego z nas jest pewną trudnością. Co zrobić, żeby nie popaść w szaleństwo? Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia Weronika. Z tej strony Weronika Świstak, a to jest recenzja nauczania zdalnego. A więc, porównajmy zalety i wady. Pierwszą rzeczą, która się na pewno rzuca w oczy, jest to, że można się wyspać. Zamiast ustawiać budziki na 6 czy na 6:15, ustawiamy sobie z wygodą na 7 i cieszymy się dodatkową godziną spania. Idąc w kolejności dnia jest to, że nie musimy robić kanapek do szkoły. Nie musimy pakować plecaka. Mamy wszystko zawsze pod ręką. Wszystkie książki, wszystkie przybory szkolne. Wszystko, czego potrzebujemy. Kolejną zaletą na pewno jest to, że nie musimy dojeżdżać. To się łączy z tym późniejszym wstawaniem. Wystarczą 3 kliki i już jesteśmy na lekcji. Kolejna sprawa to są przerwy. U mnie zwykle trwają 10-15 minut. Jedna może 5. Podczas przerw możemy zrobić dosłownie wszystko. Możemy wypełnić jakieś obowiązki domowe, możemy zrobić zadanie, możemy z kimś pogadać, zadzwonić, wymienić się zadaniami czy lekcjami. Wszystko można. Oczywiście podczas lekcji nie musimy ciągle siedzieć przy krześle. Możemy też pochodzić, możemy zabrać wykład, jeśli mamy, i zrobić coś jeszcze innego w innym pomieszczeniu. Same plusy. Kolejną bardzo dla mnie ważną sprawą jest to, że kiedy puszczę sobie muzykę w tle lekcji, wszystko brzmi inaczej. Oczywiście łączy się to też z tym, że jak śpiewam i mam wyłączony mikrofon, to nikt nie słyszy i nikomu to nie przeszkadza. Ja osobiście bardzo lubię śpiewać i zawsze wszyscy w szkole się na mnie denerwowali z tego powodu, że bez przerwy to robią. Więc teraz wreszcie mogę, cały czas, nikt mi nic nie powie. No ale niestety, żeby nie było tak wesoło, to mamy też ciemną stronę medalu. Tak więc myślę, że jednym z największych minusów zdalnego nauczania jest to, że wszystko nas rozprasza. Że nie potrafimy się już tak skupić na te 40 bite minut, siedzieć, zapisywać i słuchać nauczyciela, jak byłoby to możliwe podczas normalnych lekcji w szkole. Oczywiście myślę, że trudne jest to, że nie mamy ludzi dookoła. To jest najczęściej i to jest bardzo zrozumiałe, że szukamy jakiegoś kontaktu, że chcemy z nimi porozmawiać, tylko no często niestety dzieje się to kosztem lekcji,
co nie jest za dobrym rozwiązaniem, bo potem musimy sami nadrobić całą lekcję, nie polecam. I tu przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do samodyscypliny, która jest bardzo konieczna, a jednak jest rzeczą trudną, no i trzeba sobie ją po prostu wyrobić. Wstawać o tej godzinie, żeby może przybierać się z piżamy, żeby nie siedzieć w szlafroku na lekcjach, żeby się przygotować do tej lekcji, żeby sobie dać książki już na biurko. To wszystko takie proste rzeczy, które się wydaje nie mają znaczenia, ale myślę, że pozwolą nam trzymać się jednak tej normalności i no, przetrwać ten czas. Oczywiście też brak znajomych. Najczęściej to jest wymieniana wada nauczania zdalnego, ponieważ jeśli sami nie zainicjujemy jakichś spotkań, to nie mamy ludzi koło siebie niestety. No, na te spotkania też nie zawsze jest czas, może ktoś daleko mieszka, ciężko jest się spotkać. No i oczywiście te wszystkie obostrzenia. Więc to nie jest takie proste. Teraz myślę, że jest taka pokusa samowystarczalności, że to, co mamy, że jesteśmy tylko my i telefon, że to będzie wszystko, że to jest wszystko, czego potrzebujemy. A to nieprawda. Musimy sami wychodzić do ludzi, sami jakoś się spotykać, żeby te relacje też nie upadły. No i oczywiście wspólnota. Bardzo ważna sprawa, o którą też trzeba walczyć, mimo tego, że teraz może będzie ciężej. Także w skali 1 do 10 nauczanie zdalne otrzyma ode mnie kanapki niewyjęte z plecaka ostatniego dnia szkoły, ponieważ wydaje się, że jest więcej plusów, aczkolwiek myślę, że to są rzeczy, z których brakiem byśmy sobie poradzili. Jednak brak ludzi to jest coś, co bardzo wpływa na naszą psychikę, niestety negatywnie, i z czym nie jesteśmy sobie w stanie czasami poradzić sami. Więc to jest coś, o co musimy przede wszystkim walczyć i co jest największym minusem nauczania zdalnego. Jednak nie ma sytuacji, w których byśmy nie znaleźli jakiegoś wyjścia. Bo jak wiadomo, jak Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Więc trzeba się trzymać faktycznie tej wspólnoty. Trzeba walczyć o utrzymanie kontaktu, ponieważ to jest coś potrzebnego, coś, czego najbardziej nam teraz brakuje. To była recenzja nauczania zdalnego, a mówiła do Was Weronika Świstak. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. A jak Wy sobie radzicie ze zdalnym nauczaniem? Dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli chcecie tworzyć z nami domówkę, znajdziecie formularz w opisie. To już wszystko na dziś. Dzięki, że byliście z nami. Zostawcie suba. A w oczekiwaniu na kolejne odcinki zapraszamy do odświeżenia pierwszego sezonu. Wszystkie odcinki znajdziecie tutaj. Cześć! Pa, pa! Cięcie? Ale to po prostu.